Witam Cię serdecznie na kanale Samurai Programowania. Z tej strony Mateusz Domański. W dzisiejszym odcinku będziemy zapoznawać się z biblioteką Redux, aczkolwiek zrobimy to w oddzieleniu od jakiegokolwiek frameworku. Ja często jak coś pokazuję, to pokazuję w React'cie. Tu będziemy pokazywać sobie w Vanilla.js. Abyśmy się skupili generalnie na tym, jak ten Redux działa, żeby osoby, które ewentualnie na przykład piszą we View, żeby również mogły z tego skorzystać, zaczynamy tutaj sobie od przejrzenia NPMA. Jak widzimy, Redux jest to bardzo popularna biblioteka. Średnia można powiedzieć tak w przymocnym zaokrągleniu, że 5 milionów pobrań tygodniowo, więc daje to naprawdę dosyć duże wartości. Nie ma tu za bardzo większych, ciekawszych tutaj rzeczy Bardzo często mamy właśnie y, tutaj Reduxa z Reactem łączonego y, Aczkolwiek tak jak mówiłem będziemy to oddzielać Więc nie będziemy się tutaj skupiać na tym co tu jest napisane y, Będziemy chcieli sobie pokazać jak właśnie Redux działa y, Jeszcze tylko y, Dwie rzeczy, bo skoro w vanilla.js to nie będziemy korzystać z Create React Appa, będziemy, zrobimy sobie jeden prosty plik html i w tym pliku po prostu w skrypcie sobie napiszemy wszystko, więc potrzebne nam będą na pewno ta biblioteka Reduxa oraz ściągniemy sobie UID i przejdziemy sobie teraz do cdn żeby sobie zobaczyć co trzeba pobrać, a wy będziecie mieć linki w opisie. W CDNie mamy Reduxa. Wersja ja wybrałem tutaj 405. Wersję podaję, ponieważ z doświadczenia wiem, że tak jak przy kursie naszego Reacta z Bartkiem, jeżeli wchodzą nowe wersje paczek, czasami sprowadzają różne yy, jakby problemy, niezgodności, coś się zmieni. I później mają użytkownicy problem Więc zaznaczam, że ja korzystam z wersji 4.0.5 Można sobie zawsze wersję odpowiednią wybrać Jakby w przyszłości się coś zmieniło Oraz biblioteka UID Wersja 8.32 Oczywiście też wszystkie wersje najlepiej zminifikowane Nie potrzebujemy tam jakichś większych Chociaż tu widzę, że same są okazji zminifikowane Różne są jakieś wersje Ja tą pierwszą z brzegu tutaj po prostu pobiorę edytorze kodu utworzymy sobie plik index.html. Będzie to jedyny plik, tak jak wspominałem, na którym będziemy pracować, więc tak naprawdę okienko tutaj z tymi plikami możemy sobie też śmiało wyłączyć. Na początek standardowo yy, tworzymy sobie tutaj przy pomocy emeta yy, naszą strukturę pliku. I ja sobie tylko te dwa skrypty, o których Wam mówiłem, wkleję od razu. Czyli mamy ten nasz. Redux i UID oraz tu otworzymy sobie już nasz skrypt, na którym będziemy pracować. Czyli tu mamy przygotowany, można powiedzieć, JS do działania. I przykład będziemy sobie pokazywać na bardzo prostym formularzu. Tu nie chodzi o to, żeby teraz wyglądał, czy ja miał jakąś większą bogatą funkcjonalność, no ale na czymś musimy pracować, więc przygotujemy sobie szybko taki krótki HTML do tego. Zrobimy sobie tutaj formularz, nadamy mu bardzo trywialne ID form. Zrobimy sobie tutaj label, w tej labelce damy sobie etykietę. Imię zrobimy sobie input id first name type tekst. Teraz korzystamy, no, zrobimy sobie drugą etykietę z inputem id tu damy sobie last name type oczywiście też tekst. Nazwisko. Ok, mamy teraz już imię, mamy nazwisko. Oraz damy sobie tutaj labelkę i damy sobie tutaj wiek. Jak będą jakieś takie tutaj informacje podstawowe, które nie będzie problemu, żeby wykorzystać. Damy sobie tutaj IDH. Type, oczywiście, damy sobie tutaj. Number. Ok. Do naszego formularza dodamy sobie jeszcze oczywiście button. Damy mu id. Submit. Button. Type. Submit. Damy, napiszemy sobie tutaj. Dodaj. I to tyle, jeżeli chodzi o nasz krótki formularz. I zrobimy sobie tu oczywiście listę, która będzie nam wyświetlać tutaj yy, naszych dodanych użytkowników. Ok. To jest cała struktura HTML-a. Tu będziemy wyświetlać sobie yy, naszych użytkowników. Resztę będziemy załatwiać tak naprawdę przy pomocy JavaScriptu. Założenie jest takie, nie korzystamy tutaj z żadnego frameworku typu właśnie React, Vue czy Angular, żeby nasza aplikacja również, raz, że korzysta właśnie z tego Stora Reduxowego, mimo że to jest wyciąganie być może armaty na muchę, ponieważ no, dosyć potężna biblioteka jak na takie zastosowanie, ale chodzi o pokazanie działania, żebyśmy sobie wytłumaczyli w, właśnie w oderwaniu od tych frameworków, a druga sprawa, pokażemy, że w czystym JavaScriptie tak naprawdę możemy zrobić taką właśnie prostą listę, dodawanie, odejmowanie. Będzie to reaktywne, czyli jak zedytujemy, czy jak coś dodamy, to nam się od razu to odświeży. Wszystko uzyskamy przy pomocy czystego JavaScriptu. Jak zobaczycie, tak naprawdę dużo kodu też tak naprawdę nie będzie. Tu w skrypcie wydzielimy sobie. Ponieważ wiadomo, będzie kod do Reduxa, który będziemy chcieli sobie przedstawić, będzie kod jednak troszkę do obsługi też Więc ja zrobię sobie tutaj taki mały komentarz Początek Redux I koniec Redux Żebyśmy wiedzieli co jest stricte związane z Reduxem, a co jest niezwiązane z Reduxem Żebyśmy mieli takie oddzielenie, jakby tutaj ktoś sobie chciał spoglądać Na początek Musimy sobie wypisać stałe, do których będziemy się od, odwoływać, jeżeli chodzi o wszystkie id -ki. Więc tutaj taka troszkę y, wolniejsza rzecz, czyli robimy sobie id ja tu sobie napiszę age y, const first name id to będzie first name, czyli wszystkie te id muszę sobie powypisywać, tak, które mam y, w htmlu jeżeli ktoś jest bardzo początkujący i nie wiedziałby co tu się teraz dzieje to po prostu tworzymy tylko i wyłącznie stałe i jako stringi mamy przypisane wszystkie te idki, które mamy w html tak, żebyśmy mieli dostęp łatwy z naszego javascriptu teraz last name id last name people list id people list oraz const submit button id równa się submit button ok więc mamy tutaj wszystkie Wypisane idki, przypisane do stałych, i teraz musimy sobie poznajdować wszystkie elementy, które, do których będziemy się odwoływać w javascriptie więc wykorzystamy po prostu te idki, czyli h element równa się document get element by ID, i tutaj sobie właśnie wykorzystamy te teraz idki const first name element równa się document get element by id first name id const form element równa się document get element by id tutaj oczywiście form id const last name element równa się document get element by ID, last name ID, list element równa się dokument. get element by ID, tutaj będzie people list ID uh, i teraz const submit. Button element równa się document get element by id I tutaj submit button id Ok, więc mamy tutaj wszystkie elementy I na sam początek to co będziemy chcieli sobie teraz zrobić To wypisać na pewno funkcję, która y, będzie nam wysyłać y, po prostu formularz czyli mamy teraz function handle on submit tutaj oczywiście mamy event ponieważ jak naciśniemy button submit wysyła nam ten formularz więc będziemy mieć na pewno event więc robimy sobie tutaj event prevent Zrobimy sobie event prevent default, żeby nam się strona też nie przeładowywała Na razie tutaj zostawimy sobie tak jak jest, nie będziemy więcej robić Ponieważ tylko chcę mieć tą funkcję, aby móc sobie przypisać ten event właśnie wysłania formularza Więc tu bardzo prosta sprawa, czyli nasz form element Add event listener Na submit I handle ON submit, tak. Więc mamy tu wysłanie, i teraz przyszła pora na rozpoczęcie z reduksem, czyli zrobimy sobie const create store równa się Redux. Tu jest taki, można powiedzieć, po prostu import, żeby nie pisać kropka coś tam na przykład. Mamy tu po prostu. Ten Redux jak, jak, jakby, jakby im, z importu tego, z importu, no, ze skryptu, który tutaj mamy, i ten skrypt nam udostępnia po prostu Reduxa w ten sposób, żebyśmy mogli z niego skorzystać. Wstawiam go tutaj, nie na samej górze, ponieważ chciałem to mieć tutaj zgrupowane z Reduxem. I teraz tak, jak tworzymy Store Reduxowy? Robimy sobie const Store. Wywołujemy tą funkcję create store i ta funkcja create store przyjmuje reducera. Jest to funkcja, która będzie przyjmować dwa parametry. Pierwszym parametrem jest nasz aktualny stan, drugim yy, parametrem jest obiekt akcji, tak? To jest ważne, żeby pamiętać, że to jest obiekt akcji. I zaraz sobie wytłumaczymy, jak taki obiekt akcji wygląda, ponieważ on ma też określoną strukturę. No i oczywiście ten nasz state to też jest ten, który mamy w store. Ewentualnie za pierwszym razem, gdy inicjalizujemy store, musimy mu przypisać jakąś domyślną wartość, ponieważ on będzie undefined. Więc bardzo prosto od zapisu ES6. Plus można przypisać po prostu przy argumentach mu domyślam wartość. Dobra, więc tu chciałem sobie tylko średnich stawić. Więc jak wygląda taki reducer? Mamy to po prostu funkcję. Nazwiemy sobie ją oczywiście reducer. I teraz tak przyjmuję dwa tutaj parametry, czyli aż aktualny state. I tak jak mówiłem, z tej na początku przy pierwszym uruchomionym programie na przykład nie ma nic, tak? Więc robimy, że na samym początku przypiszemy pustą tablicę. Oczywiście, jakbyśmy mieli, nie wiem, licznik i byłaby tylko jakaś to cyfra, bo obiekt z jakimiś, jeden pojedynczy obiekt z jakimiś propertami, no to przypisujemy tu na przykład obiekt, tak? Jakbyśmy chcieli mieć jakieś tutaj na starcie wartości, to możemy sobie zrobić na przykład const initial state. Możemy sobie zrobić tutaj tablicę i tu na przykład, jakbyśmy mieli jakiś string, na przykład, no to w tym momencie tu możemy sobie przypisać po prostu initial state, tak? Więc tu, żeby była jasność jakby ktoś nie za bardzo wiedział, to jest normalnie już w czasie działania programu state, który aktualnie mamy czyli już naszymi jakimiś tam modyfikacjami nie modyfikacjami, na starcie tylko raz przypisujemy sobie ten initial state bardzo często jest po prostu to na przykład pusta tablica, ponieważ y, później na przykład przy załadowaniu naszej aplikacji, pobieramy dane na przykład z serwera i je wtedy wrzucamy do stora drugi y, tutaj ten parametr to jest obiekt akcji Jak wygląda obiekt akcji? Obiekt akcji Tu sobie napiszemy obiekt akcji. To jest obiekt, który ma jedno obowiązkowe tylko pole. Jest to type i mamy tutaj typ akcji. Tak? Chodzi o to, żeby będziemy mieć różne typy akcji, czyli na przykład dodaj użytkownika, usuń użytkownika, Usuń wszystkich użytkowników, cokolwiek Więc typ jest jedynym obowiązkowym polem Dlaczego? Ponieważ jeżeli chcemy na przykład dodać jakiegoś użytkownika No to mamy typ dodaj użytkownika I potrzebujemy tutaj właśnie już ten drugi, taki opcjonalny Opcjonalną tutaj propertę, czyli payload Ponieważ musimy mieć informację o tym użytkowniku, ale mogą być akcje typu na przykład, właśnie usuń wszystkich użytkowników. Więc ja nie potrzebuję żadnego tej payloadu, tylko wystarczy mi i wyłącznie typ akcji usuń już wszystkich użytkowników, ponieważ bez danych biorę całą tablicę i na przykład czyszczę. Tak, wyrzucam wszystkie elementy. Więc dlatego, typ jest tylko i wyłącznie jedyną propertą tutaj obowiązkową. Drugą opcjonalną. Czyli jest payload Czyli nasz ładunek tak? Tu zrobimy taki pytajnik Żeby wskazywał, że jest to opcjonalne Coś jak w typescriptie No i tu napiszemy sobie dane Ok, więc tu mamy takie zobrazowanie Jak wygląda Taki e, Obiekt akcji No i w Reduxie chodzi o to y, Mamy tam te trzy y, Zasady Reduxa Właśnie które nam mówią, że nasz store jest jedynym źródłem prawdy jest on przede wszystkim tylko do szczytu czyli my nie mutujemy tego stanu co ma swoje oczywiście też zalety mamy zawsze pewność, że pracujemy na danych tych danych nie zmienimy, jeżeli chcemy zmienić to właśnie do tego służy reducer, który weźmie nasz stan Weźmie obiekt akcji, i na podstawie tego obiektu akcji coś zrobi z naszym stanem i zwróci nam nowy obiekt stanu. Więc ten stan, który był poprzedni, i ten stan, który uzyskamy, to są tak jakby dwa różne stany i my tylko ten stan zmieniamy, tak? Ten obiekt. Za każdym razem dostajemy nowy obiekt stanu. Dobra. Bardzo częsty, właśnie zapis, jak mamy tutaj tą. Funkcja tego reducera mamy w środku switcha, który według action type wybiera odpowiedniego tutaj, odpowiednią tutaj akcję. I coś właśnie robi z naszym tutaj stanem. Ja tu sobie oczywiście wpiszę na końcu default. Tu zrobimy sobie return state. I tu zrobimy sobie console na przykład yy, errora. Nie. O tu możemy zrobić template string. Nie rozpoznano akcji typu action type. Ok, to jakbyśmy po prostu się pomylili. Przy jakiejś akcji i byśmy po prostu chcieli sobie zawsze zdebugować, dlaczego nam coś nie działa, to takie informacje jest bardzo fajne, ponieważ zawsze sobie wrzucimy w konsoli y, informację, że wrzucamy jaki, jakąś akcję, a tej akcji po prostu tutaj nie znaleźliśmy się, albo zapomnieliśmy do reducera wsadzić, po prostu jak to obsłużyć, albo po prostu gdzieś tam mam jakąś literówkę. Dobra. Teraz akcje. Akcje bardzo często jest tak, że robimy sobie jakiś obiekt, w którym wypisujemy sobie wszystkie te akcje, ponieważ te akcje wykorzystujemy później w naszych plikach, tak, które będziemy gdzieś tam coś chcieli dodać, gdzieś coś odjąć, zmodyfikować, więc będziemy się posługiwać tymi akcjami i żeby nie popełnić jakieś tam literówki. Czy coś w tym stylu Bardzo często jest tak, że właśnie tworzymy sobie obiekt akcji, który jest eksportowany I możemy z niego korzystać, czy tu właśnie w reducerze, czy w naszej aplikacji Więc zróbmy sobie tutaj const actions Ja tu sobie zrobię tylko object freeze Żeby mieć pewność, że przypadkiem gdzieś nie zmutujemy sobie tego obiektu z tymi naszymi stałymi No i tu zrobimy sobie np. add person Clear Store Delete Person czy Edit Person czyli mamy bardzo proste akcje. Będziemy chcieli dodawać użytkownika, na przykład wyczyścić cały store, usunąć użytkownika czy edytować tak. Yy, więc mamy tutaj yy, bardzo trywialny przykład. No, i zaczniemy sobie oczywiście od pierwszego. Czyli, <coughs> Actions weźmiemy sobie Add Person. I A. I co robimy w takim przypadku? Zobaczcie, mamy tutaj obiekt akcji, który właśnie nam przy, przychodzi. Najpierw sprawdzamy sobie typ ponieważ ten typ tutaj yy, nas przekieruje do tej akcji, żebyśmy dodawali i zobaczcie, mamy tutaj ten stan. Tak? W którym możemy mieć jakieś użytkowników. Więc co robimy? Return tu nowa tablica. Rozbijamy sobie tą starą tablicę, czyli yy, tak jakby kopiujemy wszystkich użytkowników, których już Ewentualnie mamy, lub jak nie mamy, to po prostu nie będzie nic. I dodajemy sobie action payload. Tak? Czyli w naszym ładunku będą dane o nowym użytkowniku. I to wystarczy, żeby tak naprawdę nasz użytkownik tutaj został dodany. I teraz musimy sobie zrobić też funkcję, która będzie nam pomagać tak naprawdę dodawać tego użytkownika, tak? Ponieważ nie będziemy chcieli za każdym razem wpisywać w programie jaki to jest typ akcji ponieważ mimo, że mamy stałe nie chcemy tego tak powtarzać, ponieważ ten obiekt zawsze będzie wyglądał tak samo jeżeli będziemy dodawać na przykład jakąś osobę. Więc zróbmy sobie tutaj function add person I zobaczcie, tutaj będziemy sobie pewnie przekazywać age, first name, last name. I tu będziemy sobie zwracać, właśnie, obiekt akcji. Tak? Czyli w jakiejś tam, jakbyśmy mieli reakcję, na przykład w jakichś tam komponentach, możemy sobie wziąć zawsze do dispatchera. Później będziemy mówić, że dispatcher to po prostu jest funkcja, która. Bierze ten state, bierze nasz ten obiekt akcji i właśnie wrzuca sama sobie do tego reducera. My nie wywołujemy tego reducera, nie pobieramy sobie tam ręcznie Stora czy coś w tym stylu, tylko Store nam udostępnia swoją taką metodę dispatch. Ale to jeszcze na spokojnie. Tutaj obowiązkowe nasze pole, które musimy mieć, to oczywiście typ akcji. No i chcemy dodać więc z obiektu actions. Pobieramy add person Tutaj mamy teraz payload Czyli tu będzie właśnie ten nasz ładunek No i nasz obiekt To tu będzie age Będzie mieć id Id żeby teraz pobrać no to właśnie w tym celu Pobraliśmy tą drugą bibliotekę Uid Czyli tutaj jakbyśmy już mieli Te importy ładnie od góry Tu sobie zrobimy v4 Równa się Uid I teraz zejdziemy sobie to ID, i tutaj musimy sobie po prostu to wywołać, czyli V4 wywołujemy first name, last name. Ok, i mamy tak naprawdę teraz już funkcję, z której możemy korzystać, która nam zwróci e, obiekt akcji z tymi danymi, żeby dodać sobie daną osobę. Dobra, to teraz zabierzmy się tutaj za implementację funkcji, która będzie nam właśnie tą osobę dodawać. Więc zobaczcie, robimy sobie const person. Tutaj tworzymy właśnie age. Tutaj sobie zrzucimy number, z age element. tak? Tu mamy te nasze elementy złapane. Które właśnie mieliśmy, czyli bo łapiemy imię, nazwisko i wiek z tych tutaj elementów. Mamy H-element, value. Mamy first name, first name element value i last name. Last name element value. Ok mamy nasz obiekt person, no i teraz to co musimy zrobić właśnie to ze stora tą funkcję dispatch wywołać, czyli ta funkcja zrobi nam coś takiego, ja tu jeszcze zrobi nam coś takiego, że weźmie do tego reducera wrzuci nasz aktualny stan, my tego stanu sami nie ręcznie, to tak jak mówiłem nie musimy tego robić oraz przekaże ten obiekt akcji, który akurat my wrzucamy do tego dispatchera więc on tutaj całą, że tak powiem, w cudzysłowie magię zrobi za nas my jedynie musimy usadzić mu obiekt no i moglibyśmy tutaj wpisać oczywiście type moglibyśmy tu wpisać ten type, czyli na przykład actions .add person. zrobi tutaj payload i jako payload podać ten obiekt person OK, no ale to, to, jak mówię, bardzo często gdzieś tam w kodzie będzie się powtarzać. Nie chcemy też tutaj tak tego, że tak powiem, yy, opisywać za każdym razem, więc wykorzystamy sobie właśnie naszą funkcję add person i bardzo często spotkacie właśnie coś w tym stylu, czyli że dodamy sobie add person. Otwieram sobie tutaj ten nasz yy, naszą tą znaczy, wywołam sobie tą funkcję i do niej przekazuję nasz person, który podaliśmy tutaj. I teraz te właśnie dane zostaną z naszego tego obiektu przekazane tutaj, do payloadu. Od razu nam się ID utworzy, nie musielibyśmy tego za każdym razem robić w każdej tutaj funkcji. Oraz yy, przekaże nam odpowiedni type, nie musimy tego już właśnie robić ręcznie za każdym razem, tylko nam to załatwi nasza funkcja. I tak naprawdę w tym momencie to by nam wystarczyło. Ja sobie odpalę, żebym się włączał live server. No i tu odpaliliśmy, tu mam błąd, że nie możemy Nie mamy dostępu do action przed inicjalizacją, więc na chwilę musimy tu wrócić do naszego kodu i nasze actions musimy sobie przerzucić tutaj wyżej zapisujemy przejdziemy do przeglądarki nie rozpoznano akcji typu redux coś tam tym się nie przejmujemy ponieważ redux na początku tam w jakiś tam celach sprawdzających puszcza tam jakąś tam akcję no ale zobaczcie, tu tak naprawdę jeszcze nic nie będziemy widzieć. Ponieważ nie mamy tu właśnie jeszcze tego odświeżania. Więc zróbmy sobie odświeżanie, abyśmy mieli tak jak na przykład w reakcie, że jak coś dodajemy, to już nam się coś dzieje. Zanim to oczywiście ten efekt uzyskamy, to musimy sobie zrobić funkcję, która będzie... Za nas właśnie to robić, abyśmy mogli wyświetlić wszystkich użytkowników. Więc zrobimy sobie tutaj function show all people. I teraz tak, pierwsze co, nasza lista może już mieć aktualnych, yy, wypisanych tutaj yy, wszystkich ludzi, których żeśmy dodali do listy. Więc zrobimy sobie tutaj pentle while, która nam. Z naszego to jest list element. Będzie sprawdzać, czy mamy jakieś ostatnie dziecko, czyli po prostu sprawdzamy, czy po prostu list, lista jest pusta, czy nie jest pusta. I teraz z list element zrobimy sobie remove child, czyli usuwamy dziecko, i które dziecko list element, last element child, tak. Więc jak usuniemy już ostatnie dziecko, warunek będzie tutaj niespełniony, więc pętla po prostu się zakończy. I teraz to, co musimy zrobić, to pobrać wszystkich ludzi z naszego stora, czyli z store Następna metoda get state, która nam zwróci aktualny stan jaki mamy. No i teraz oczywiście musimy sobie te elementy, utworzy, czyli robimy sobie tutaj element i mapujemy po naszej tutaj tablicy people. Tu oczywiście mamy przekazane age, first name, id oraz last name. No i teraz robimy sobie tutaj ciało naszej funkcji. No i teraz skoro tu mamy listę UL, więc nasz element każdy to będzie po prostu const li element. Równa się document create element li. Tu zrobimy sobie const edit button czyli przycisk, żebyśmy mogli edytować tego użytkownika, czyli robimy sobie tutaj create element button zrobimy sobie button do usuwania użytkownika, czyli delete button równa się document, create element button oraz tutaj zrobimy jeszcze nasz Content tekstowy w elemencie p równa się document create element p. Dobra, no to mamy elementy utworzone, to teraz utwórzmy sobie, że tak powiem, content tego naszego, każdego elementu listy. Na pewno to, co jest najważniejsze dla użytkownika widoczne, czyli p element text content, to sobie zrobimy template stringa i żebyśmy po prostu widzieli tą informację zapisaną czyli first name last name tutaj zrobimy sobie age czyli ile mam tam lat czyli będziemy po prostu imię, nazwisko i ile ma lat użytkownik i teraz tak, do naszego edit buttona przypiszemy sobie dataset id jak będziemy chcieli edytować to byśmy wiedzieli jakiego użytkownika chcemy edytować dodamy sobie oczywiście text content tu sobie zrobimy usuń i do edit button musimy dodać sobie add event listener na klik i zrobimy sobie funkcję edit user. No, i tą funkcję znowu będziemy musieli sobie zaimplementować. Tutaj wrzucimy sobie na razie tylko function, tylko nie tu, tu poza tą funkcję. Function edit user. Na razie niech będzie pusta, później będziemy się e, zajmować implementacją. Teraz jest nam to w tym momencie jeszcze niepotrzebne. Teraz robimy sobie delete button i teraz w delete button oczywiście również dataset ID musimy wpisać jako ID. A tu napisałem w ogóle usuń, a tu powinno być edytuj. Tutaj właśnie delete button tekst content powinniśmy mieć usuń. Oraz tutaj zrobimy sobie delete button add event listener na klik. I tu zrobimy sobie funkcję delete user. Ok. Więc tak naprawdę tu mamy utworzone te elementy. Więc teraz do li-element musimy dodać p-element do list-element, nie list-element tylko li-element. Append, edit button, li-element, delete button. Tak? I teraz na koniec bo tu mamy to mapowanie, to musimy zrobić return l i element. Ok, no i teraz w tych elementach, które będziemy mieć listy, tak naprawdę musimy sobie zrobić list element append. Tutaj zrobimy sobie element. Zapiszemy i zobaczymy, co nam wyszło w przeglądarce. Spróbujmy. A jeszcze właśnie, zanim spróbujemy, wrócimy na chwilę do wizuala. Ponieważ tutaj jeszcze jest jedna kwestia, którą musimy właśnie zrobić, żeby ta funkcja w ogóle była wywoływana. Więc tutaj w store musimy sobie wywołać metodę subscribe. I teraz do tej metody subscribe wrzucamy naszą funkcję show all people. Ok. I teraz store po każdej aktualizacji. Po prostu yy, nowego, tak aby uzyskuje nowy stan, czyli wykona się tutaj ten return i jakiś mamy nowy stan, to store będzie nam wywoływał tą funkcję, którą mu tutaj no, zasubskrybowaliśmy. Yy, jedna yy, ważna wiadomość, tego tak naprawdę normalnie nie robimy za nas. To robi na przykład react. Redux Więc w tym momencie Korzystamy z React Redux My takiej rzeczy nie będziemy robić No ale że nie mamy tutaj żadnego frameworka I chcemy sami sobie poradzić To musimy włączyć tą subskrypcję Na co ma się stać Po aktualizacji storu Jeżeli byśmy chcieli w Vanilla, VanillaJS Na przykład cokolwiek e, Zrobić i z tego korzystać e, Tu jeszcze Taka ciekawostka jakby ktoś chciał Tu może mieć na przykład E, subscription Subscription na przykład Show all people I w tym momencie Ta wywołanie Zwraca nam Funkcję, która Może nam, że tak powiem Odsubskrybować, tak? Czyli usuwa subskrypcję z tego stora Czyli moglibyśmy na przykład mieć e, Na przykład Jakiś element, którym coś robimy, on ma tą subskrypcję, ale ta subskrypcja, na przykład, już nie jest ważna, więc, bo usuwamy jakiś element i chcielibyśmy odłączyć tą subskrypcję. Więc w tym momencie mamy to w tej stałej, którą tutaj mamy, i to po prostu wywołujemy, jak funkcję, tak? Czyli byśmy mieli subs. Sub Oj, źle sobie skrót wciskam. Byśmy zrobili coś w tym stylu, tak? I w tym momencie już ta subskrypcja jest wyłączona. Czyli tu zrobimy sobie komentarz: wyłączenie subskrypcji. Czyli ta funkcja show all people już by nie była wywoływana. To tak na marginesie, że jakby ktoś był zainteresowany i chciałby coś zrobić. Ja to sobie usunę, żeby nam to nie przeszkadzało. I teraz ta funkcja właśnie będzie powinna już być wywoływana. No to spróbujmy dodać jakiegoś użytkownika. Person is not defined, czyli mamy w, w show all people jakiś błąd, więc musimy sobie wrócić do visuala błąd tutaj, ponieważ person tu wpisałem czyli myślałem bardziej tutaj chyba o tym, że w danym people tu mamy personę ale przecież w tablicę mamy people więc poprawiam błąd i wracamy do przeglądarki i jeszcze raz tutaj sobie wpiszemy Teraz delete user is not defined, czyli jeszcze nawet nie zaimplementowaliśmy sobie tutaj tej funkcji. Edit pamiętałem, o delete zapomniałem. Zapisuję, wracam jeszcze raz. Proszę bardzo, jest dodany tylko nie taki element, jakbyśmy chcieli. Ale już się coś dzieje. Musimy tylko znowu pewnie jakiś błąd poprawić. Tu mamy. OK. Dobra, to w tym momencie wróćmy tutaj. I zróbmy. I jeszcze raz znowu. Ok, mamy już nasz element. Co prawda, ten przycisk to byśmy musieli jeszcze poustawiać. Może zła kolejność po prostu dodania. Ja sobie tu rzucę okiem. Tu jakiś tekst nam się dodaje. Button LI. Tak, ten baton jest jakby wyrzucony poza. Czyli tu mamy jakiś mały jeszcze błąd, ale jak widzimy, wpiszemy sobie następnego użytkownika. Jak widzimy, dodaje nam się to już, że tak powiem, dynamicznie. Nie robimy tutaj nic za bardzo, a jest to widoczne. Więc wrócimy sobie tutaj i zobaczymy co my tu zrobiliśmy źle aha tu znowu zrobiłem list element zamiast li tu mi po prostu edytor podpowiadał ja sobie to nie zauważyłem ok więc tu mamy tak naprawdę już poprawione i tu nie powinno być problemu mamy ten li li dodawanie widzieliśmy że tak naprawdę dzieje się dynamicznie więc tak naprawdę to co byśmy mogli teraz tutaj zrobić to wziąć i najprościej będzie na razie zrobić sobie usuwanie jakiejś osoby. Tak więc zaczniemy od tego. To możemy już zwinąć. Tu jeszcze ewentualnie taki komentarz, tak naprawdę, że to trzeba by było wy wynieść do następnej funkcji, żeby to co się tu dzieje nie było w tym show all people, żeby nam się nie zaśmieciła tutaj tego kodu, aby ktoś przeglądał i czytał, aczkolwiek to taki. Projekt bardziej, wiecie, tutaj edukacyjny, ale myślę, że warto wspomnieć, że przy tego typu tutaj właśnie akcjach warto by było to zawsze wynieść do osobnej funkcji, żeby było bardziej czytelne i użyteczne. Ok, mamy tutaj nasz reducer. I teraz w naszym reducerze tutaj robimy sobie kolejny case actions. Delete Person i zwracamy sobie znowu tutaj yy, nowy obiekt, ale to tak naprawdę bierzemy nasz aktualny state, który już mamy. Wykorzystamy sobie tutaj metodę filter, czyli chcemy tylko i wyłącznie, że tak powiem, odsiać ten jeden, yy, jeden element, który mamy w naszej tablicy, czyli. Tu przekazujemy sobie dany person, person ID i sprawdzamy, czy jest różny od action payload. I tu w payloadzie nie przekazujemy tak, jak tutaj całego użytkownika, tak? bo tu w payloadzie był cały użytkownik. Tu nie potrzebujemy, tu wystarczy, że przekażemy tylko i wyłącznie ID. Bo nie musimy imienia, nazwiska, jest to niepotrzebne do usunięcia. Chcemy sprawdzić, czy tylko użytkownik o danym ID jest usunięty, więc przekażemy tylko i wyłącznie tutaj to ID. Więc tak naprawdę ten zapis już nam usunie użytkownika. Tu musimy sobie teraz tylko i wyłącznie jeszcze dodać taką tą funkcję, tak jak z tym add person, żebyśmy tak naprawdę mieli to jeszcze właśnie ukrócone, czyli delete. Person, przekazujemy tu ID, return, type, actions, delete person, i tutaj payload: to będzie po prostu te ID, które tu przekażemy. I tak naprawdę to nam wystarczy już, aby tego użytkownika tutaj usunąć. I zobaczcie, tak naprawdę to, co musimy wziąć, to my przy Show All People, jak tworzyliśmy tutaj tego batona, to zobaczcie, przypisujemy tego dataset ID. Więc ten ID mamy w tym batonie, i właśnie teraz wykorzystamy sobie to, że pobierzemy sobie to ID z naszego eventa. Tylko tu musimy oczywiście event przekazać. event target dataset i tu znowu store dispatch delete person i przekazujemy id i zobaczcie jak to fajnie ten, te funkcje takie które sobie tu tworzymy nam upraszczają zapis czyli do dispatcha przekazujemy że chcemy usunąć Osobę o danym ID i ta funkcja już jest naprawdę bardzo krótka. Przejdziemy sobie do przeglądarki i zobaczymy, jak działa. Damy sobie jakieś dwie osoby. I zobaczcie, usuniemy teraz na przykład tą osobę. Zobaczcie, bardzo krótka funkcja, którą zrobiliśmy i. Mamy tą cały czas dynamikę zachowaną, tak? Ta lista jest dynamiczna. Czy dodajemy, czy usuwamy? Działa nam to naprawdę według mnie elegancko. Nie mamy żadnego frameworka, a tak naprawdę bardzo fajnie to działa. Mi się przynajmniej jak na taki trywialny przykład bardzo podoba. No to, co możemy zrobić? Możemy teraz dodać edycję użytkownika. Ja oczywiście zachęcam do tego, żeby ewentualnie sobie zapauzować te wideo teraz i spróbować zaimplementować tą edycję samemu. Oczywiście tu nie ma zbyt wielkiego pola do popisu, jak to zrobić. Musimy bazować na tym, co mamy w HTML-u. Ja to powiem tylko tyle, że można to zrobić tak, jak to będę tak pokazywał, że weźmiemy sobie do formularza, przypniemy id użytkownika, którego klikniemy edytuj, i dane jego wrzucamy do inputów. I teraz tę akcję trzeba zmienić z on submita, żeby wiedzieć, że właśnie jest ten formularz do zedytowania użytkownika. Tak, czyli pobrać później z tego dataset znowu ID, zobaczyć, czy istnieje. Jeżeli tak, to edytujemy użytkownika, jeżeli nie, to dodajemy nowego. Możesz spróbować. Oczywiście, jak nie wiesz, zaraz robimy to razem. Ok. Mam nadzieję, że chociaż ktoś spróbował, ponieważ to najwięcej jest w stanie nas nauczyć czegokolwiek, próby popełniania błędów. Tutaj zrobimy sobie function edit person. I tu oczywiście mamy. Tą osobę jakąś tam podaną. No i zwracamy. Tutaj bardzo prosty obiekt. Typ Actions Edit Person i Payload to jest po prostu Person. Więc tutaj mamy też bardzo prosta funkcja. Nic tak naprawdę, ponieważ ten użytkownik, który będzie edytowany, Przekazujemy z ID wszystko i wrzucamy to jako payload. No i tutaj, oczywiście, musimy mieć w reducerze akcje do tego, czyli case, actions, edit person. No i to, co teraz tutaj trzeba zrobić, tak naprawdę, to musimy wziąć return state map, czyli tak naprawdę. I jedziemy po całym naszym storeze element po elemencie, i każdą osobę, którą już mamy, to sprawdzamy, czy person ID jest różne od action payload ID. Teraz tutaj mieliśmy, pamiętamy, ID jako payload, ponieważ. Tutaj podawaliśmy tylko id jako payload. Tu podajmy ten payload w edycji jako obiekt, tak? Ten person to będzie obiekt, więc tu z tego obiektu wyciągamy id. Jeżeli jest różny, to zostawiamy tą osobę daną tak, jak jest. W przeciwnym wypadku weźmiemy sobie nasz action payload, czyli Tą zedytowaną osobę wrzucimy z tymi danymi, które są. Więc, reducerze mamy zrobione, mamy akcję, która nam tak naprawdę pomoże. Więc musimy zrobić teraz handler, edit user, który nam weźmie te dane, właśnie przerzuci yy, do inputów oraz ten id przekażę do formularza Żeby formularz wiedział, że to nie jest Dodanie użytkownika, tylko edycja użytkownika Więc Zrobimy sobie tutaj id Równa się event Target Dataset Tu oczywiście ten event Musimy otrzymać I teraz tak Musimy wziąć sobie informacje użytkowników Czyli ze stora pobieramy sobie znowu stan i w tym stanie znajdujemy osobę, której ID jest równe temu ID, który ma podane button tak? Czyli person ID równa się ID. I teraz, tak jak mówiłem, musimy wrzucić sobie nasze dane, czyli h element value równa się data age first name element równa się data first name last name element równa się data a oczywiście tu jeszcze value i tu jeszcze value data last name do submit button element zmienimy sobie tekst content na edytuj, będziemy wiedzieć, że jesteśmy w trybie edycji i nasz form element tak form element dataset.id równa się id tak, czyli na razie żebyście wiedzieli co tu się dzieje. Czyli zobaczcie, mamy nasz formularz, który nie ma tutaj żadnego data setu. Jak sobie dodamy jakiegoś użytkownika to w tym momencie jak nacisnę edytuj, zobaczcie, przypisujemy tutaj ten data set ID, i mamy podane jakiegoś samego użytkownika, plus te dane zostają tu wrzucone. Czyli jak zrobimy sobie jeszcze jednego użytkownika jakiegoś OK, zobaczcie i tu nacisnę znowu edytuj to tu mi się wrzucają jak teraz zmienię to to id mi się tutaj odświeża i te dane mi się zmieniają więc to mam zaimplementowane OK. Teraz to co muszę zrobić to właśnie że jak nacisnę to edytuj to będzie tak naprawdę nie dodawało mi nowego użytkownika tylko będzie mi go tutaj edytować. Więc zrobimy sobie tutaj const ID równa się event target dataset. To w sumie bym sobie mógł o, w ten sposób. I teraz zobaczcie dodajemy osobę, jeżeli nie mamy ID, tak? Czyli stan początkowy. W przeciwnym razie robimy sobie tak, że do Person ID, czyli do tego obiektu, który y, mamy w formularzu. Dodajemy ID, który jest z formularza z tego dataseta, żebyśmy wiedzieli po prostu, że to jest ten użytkownik i jego chcemy edytować, który mamy w bazie. Do Submit e, button element text content. Przywrócimy. Tu mieliśmy napisane dodaj, więc tutaj przywrócimy to dodaj. Form element dataset musimy usunąć, ponieważ byśmy nie mieli możliwości za każdym razem dodawania nowego użytkownika, tylko byłoby wbite ID i by nam audytował ostatniego. Oraz do store dispatch. Teraz przekazujemy, właśnie Edit, Use Edit Person, tak? czyli tą funkcję, która nam zwróci obiekt akcji. I tu musimy przekazać, oczywiście, Person. Zapisujemy, przechodzimy do przeglądarki. No i sprawdźmy, co tu się dzieje. Dodajemy, dodamy sobie jeszcze jednego. Teraz sobie zedytujemy. Proszę bardzo, zedytował nam się tutaj ten pozostał bez zmian. Teraz na przykład chcemy sobie dodać kolejnego. Dodany jest na końcu. Zobaczcie, bez żadnego frameworku. Mamy tutaj. Prosty, trywialny, bo prosty i trywialny przykład, ale mamy jakąś tutaj taką reaktywność, czyli my coś robimy i ta lista tutaj nam na bieżąco reaguje na to, co robimy. Z naszej listy tutaj zostało nam do zaimplementowania D Clear Store. Myślę, że to kolejny. Przy przykład kiedy możecie sami sobie spróbować zrobić, bo to już naprawdę dosyć trywialna rzecz w tym momencie jeżeli ktoś za, yy, tutaj podążał za tym i widział jak to się implementuje zobaczcie clear store clear store tak naprawdę to nam by zwracał nową pustą tablicę yy, i to co możemy tutaj zrobić to w sumie tu bym musiał teraz dodać button z id clear-button co zrobimy sobie usuń wszystkich ten id sobie tutaj skopiujemy const clear-button id Clear button element równa się document. Get element by ID. Tutaj zrobimy sobie ten clear button ID. No, i teraz do naszego clear button element dodajemy listener na klika. Clear. Handle, clear data. Niech będzie. No i tu na samym końcu. mamy sobie function and clear data. To, co potrzebujemy zrobić, to return i store dispatch. Oczywiście, musimy jeszcze coś zrobić taką naszą funkcję, która zwróci obiekt. Clear data return. Zwraca nam obiekt, gdzie jest type. Actions. Clear store. I tylko tyle. Czyli mamy ten jeden, tylko i wyłącznie obowiązkowy i obowiązkową propertę type. Payload, tak jak mówiłem, jest opcjonalny. No, i to was właśnie ten prosty przykład, gdzie wykorzystamy to w ten sposób. Zapiszemy. Przejdziemy do przeglądarki. Przetestujemy. Usuwamy wszystkich jest wyczyszczone, więc działa nam bardzo prosty przykład. Mam nadzieję, że pokazało wam to mniej więcej, jak działa Redux. Pokazałem wam, jak można zrobić sobie nawet taki store w czystym vanilla js-ie bez użycia jakichkolwiek frameworków. Tu oprócz tych tutaj stałych, łapania elementów, przypisywania eventów, tu obsługa zobaczcie, jest tak naprawdę tych wszystkich elementów co zrobimy jak klikniemy jak wysyłamy formularz a jeżeli chodzi o samego redaksa to mamy tutaj tylko pobranie tego redaksa tworzenie storu zasubskrybowanie co ma się dziać po zmianie tego storu mamy tutaj akcje wypisane mamy reducer i tutaj funkcje które zwracają nam obiekt akcji żeby to po prostu uprościć więc zobaczcie tego Typowo, redaksowego nie ma aż tak naprawdę dużo. Mamy tu około 50 linii. Oczywiście, program też jest dosyć prosty, ale pamiętajmy, że to na siłę, jakby ktoś chciał, to może wpisywać za każdym razem w funkcji obsługi e, tych stałych, nie musielibyśmy tutaj robić, tylko tego case'a jako tutaj wpisywać string, i później po prostu w każdej tym funkcji, abyśmy ten typ wrzucali, to byśmy musieli taki sam string zrobić, więc tak naprawdę. To by nam się uprościło tylko i wyłącznie do tego Reducera i do tego Stora. No i tej jednej subskrypcji, i to by był cały kod obsługi do Reduxa. Aczkolwiek myślę, że tutaj takie te podejście, żeby jak najmniej błędów później popełniać, ma swoje zalety. Więc tak jak widzicie, mamy jeden Store, jedno źródło prawdy. Store jest read only, ponieważ do niego, żeby się dostać to musimy tak naprawdę wziąć, pobrać za każdym razem state jak chcemy zmodyfikować to bierzemy state w reducerze, który mam aktualnie bierzemy now, jakiś obiekt akcji robimy coś z tym stanem i tak naprawdę otrzymujemy nowy stan i zobaczcie ten reducer zwraca nam ten stan do naszego stora i to też dzieje się takby poza nami, więc ten reducer robi całą tą magię wszystko co trzeba robić tą obsługę to my tak naprawdę przy użyciu tego Reducera w bardzo prosty sposób sobie go projektujemy co chcemy zrobić a wykorzystujemy później tylko akcję no i dispatcha który po prostu komunikuje się z tym Reducerem żeby to wszystko za nas zrobić więc na naszych barkach tak może się powtórzę ale na naszych barkach jest stworzenie tego reducera, przemyślenia co tu chcemy zrobić. No i oczywiście przekazać odpowiednie akcje do tego reducera, żeby ten reducer skorzystał z tych akcji i wykonał jakąś tam operację dla nas. To tyle, jeżeli chodzi o Reduxa. Redux mam nadzieję, że dosyć przydatna wiedza, ponieważ pomimo różnego w cudzysłowie, więc hype programingu dalej jest dosyć mocno wykorzystywaną biblioteką. Jest to pewna biblioteka, więc ktoś jak potrzebuje pewności, na pewno tego Reduxa będzie wybierać, więc czas spędzony na naukę tej biblioteki na pewno nigdy nie jest stracony. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Oczywiście zapraszam do subskrypcji tutaj kanału samuraj programowania, zostawiania komentarzy, lajkowania. Tak więc tyle na dziś. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam, jak się pojawi tylko kolejny odcinek.